Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu i państwu. Nasz gość to przede wszystkim scenarzysta. Stoi za takimi filmami jak Prosta historia o morderstwie czy Palimpsest, za takimi serialami jak Paradoks, Ultra, Fiolet, pierwszy polski serial na Netflixie, Zbrodnia, Belle Époque. Od jakiegoś czasu próbuje z powodzeniem swoich sił w pisarstwie. Nadał książkową wersję historii, którą oglądamy w serialu Paradoks. Napisał powieść Szać, a później dwie powieści o Monice Brzozowskiej, czyli Rysę i Układ. Za Rysę pan Igor Breitygant otrzymał nagrodę specjalną imienia Janiny Perandowskiej na MFK w 2019 roku. MFK, czyli Międzynarodowy Festiwal Kryminału, w którym to Rysa była również finalistką. Tak. Arkadiusz Jakubik, który świetny aktor, który wyreżyserował Prostą historię o morderstwie, mówił, że aktorstwo i reżyserka to są dla niego dwie różne planety. Odwiedza sobie je od czasu do czasu. Jak to jest u pana? Czy jest pan scenarzystą, pisarzem, czy piszącym scenarzystą? Jak to wygląda? No troszkę parafrazując mojego serdecznego kolegę, a właściwie przyjaciela Arka, też bywam na różnych planetach. Tyle tylko, że trzy razy dziennie potrafię być na trzech różnych planetach, więc jest duża prędkość. Z prędkością światła się przemieszczam między planetami. Bywa, że równolegle piszę scenariusz i powieść. Teraz na przykład w ogóle piszę powieść, słuchowisko, scenariusz i opowiadanie. Właściwie prawie naraz. No więc się przemieszczam. Natomiast czym mi jest najbardziej po drodze? Nie umiem powiedzieć, to troszkę zależy od momentu, od nastroju albo od zamówienia. No staram się, jak akurat trzeba pisać scenariusz, to najbardziej lubić pisanie scenariuszy. A powieść, no powieść to przede wszystkim są dłuższe terminy, więc większy namysł, więcej czasu, jakby nie, można do tego podchodzić, odchodzić, wracać. Także z powieścią jest troszkę inaczej. No, różne planety, ale no jedna rzecz jest niewątpliwie wspólna. Wszystko to opowiada jakąś historię. No, czy to się robi, że tak powiem, na modłę filmową czy literacką, to są nieco inne oczywiście zasady i formuły, ale opowiadamy historię. No, to jest najbardziej w tym dla mnie interesujące. Ale jednak to się pisze w całkiem inny sposób. I my się pytam, pan tak szybko przestawić, że teraz słuchowisko, więc dialog, a w powieści więcej tekstu. Słuchowisko piszę pierwsze w ogóle w życiu teraz, aczkolwiek kiedyś robiłem Pratchetta, adaptację taką. To była w ogóle bardzo ciekawa historia, ponieważ to dla czwórki radiowej, która wtedy była taką niezwykle nowoczesną, wprowadzała formułę, mianowicie była słyszalna i widzialna równolegle, co jest dosyć trudną figurą, no bo to jednak są trochę odrębne światy. I teraz przerabiałem Pratchetta w taki sposób, żeby funkcjonował on jako słuchowisko dla radiosłuchaczy, a dla ludzi, którzy to oglądali w tym samym czasie, było to też zresztą z udziałem Marka Czarka Łukaszewicza i no, kolegów generalnie, z których jakby zabrałem trochę z Paradoksu za sobą. To się odbyło, zaprosiłem ich do współpracy, Ania Grycewicz jeszcze. I super. Natomiast tak, no to są zupełnie inne sposoby, które się jakby inne do nich stosuje zasady, no ale jeżeli ja je znam, no to jakby nie ukrywam, że trudniejsze niż przestawienie się na format to jest przestawianie się między światami. To znaczy, że powiedzmy rano jestem z nastolatkami, którzy poszukują zabójców swoich rodziców, po południu z matką, która szuka zabójcy swojego dziecka. Tu jest większe wyzwanie niż no zasady takie, no najprostsze to w scenariuszu się dużo mniej słów pisze,
bo się opisuje tylko sytuację za staną i dialogi. Nie ma, no nie ma świata wewnętrznego, przeżyć, nie ma narratora, to już wszystko przynosi obrazek. A jak to jest z tym scenariuszem, z pisaniem scenariuszy, bo ja jako laik sądziłam, że scenarzysta pisze scenariusz sam, a pan wspominał niedawno w wywiadzie, że jest to zdecydowanie praca zespołowa. Znaczy to się w ogóle zmienia, także dobrze pani sądziła, jakiś czas temu ja też tak sądziłem i tak było, no na przykład Palimpsest, który tutaj leży, pisałem zupełnie sam, później Konrad Niewolski, który to reżyserował, jakoś to zaopiniował, miał kilka uwag, więc ja kilka zmian dokonałem w tym, kilku zmian, natomiast generalnie pracowałem sam. Teraz, szczególnie przy pracy nad serialami, która jest taką pracą w gruncie rzeczy bardzo, jak to powiedzieć, no ona musi być bardzo wydajna, robi się tego bardzo dużo, w związku z tym dla usprawnienia, głównie nie ukrywam, Amerykanie powymyślali różne takie zasady. Jedną z tych zasad jest, że się pracuje w zespołach scenariopisarskich. Ja parokrotnie już w takim zespole pracowałem, z reguły jako powiedzmy head autor, czyli taki człowiek, który sam pisze trochę, ale też nadzoruje pracę innych i żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to się schodziło w jedną całość. No chodzi o wydajność tej pracy, myślę głównie, ale nie tylko. Też chodzi o to, no, że jakby oni wyszli z założenia, że co pięć głów to nie jedna. Polemizowałbym czasami z tym, bo to jednak, jeżeli naprawdę ktoś jednak nie położy na to swojej głowy, to może zaowocować też chaosem po prostu, bo historia, tak samo powieść, jak i historia filmowa, no musi być niezwykle spójna. No z jednej głowy ona jest spójna siłą rzeczy pewnego porządku głowy jednego człowieka. W momencie, kiedy wchodzi bardzo dużo, no to trzeba, no ale te systemy są tak powymyślane, żeby to nie jest tak, że wszyscy siadamy i zaczynamy pisać naraz. No jest wiele etapów, pisze się treatmenty, drabinki, potem się je zatwierdza, potem się autorzy biorą za pisanie odcinków, head autor to ogląda. Często bywa tak, że ten head autor zresztą na koniec wszystko to przepisuje i na tym to się kończy. Chociaż ja nie miałem akurat tak aż źle. No i tyle pracy włożonej, powstaje scenariusz, a później bierze to na warsztat reżyser i spodziewam się, że może z tego wyjść w ogóle całkiem coś innego. No nie, aż tak to nie. To znaczy tak to się ewentualnie może zdarzyć przy filmie fabularnym, jeżeli to jest kino bardzo autorskie i jest reżyser bardzo uznany, bierze czyjś tekst, debiutanta powiedzmy czy coś, no to on go może zmienić. Natomiast w ogóle w systemie takim, o którym mówimy, serialowym, amerykańskim właśnie, to tak naprawdę reżyserzy, u nas tak nie jest jeszcze, ale reżyserzy są wykonawcami tego, co jest napisane. Oni po prostu są zatrudnieni do tego, żeby wykonać to, co jest napisane. Jest ich zatrudnionych kilku, znów wydajność, żeby tego można było robić więcej, szybciej i tak dalej. Więc ci reżyserzy rotują. No jeden jest na zdjęciach, inny już montuje to, co zrobił wcześniej. Chodzi o to, żeby to skrócić, ten cały proces dość złożony robienia filmu. No więc nie, w serialu w Ameryce w ogóle nie, ale u nas też raczej producent pilnuje, żeby to już, jeżeli te teksty, które są z mozołem ogromnym, się dochodzi jakby do tych tekstów i do tego, jakie one mają być i tak dalej, no nie może przyjść reżyser, który to poprzestawia zupełnie. No ale u nas reżyserzy, no oglądam teraz mój układ, który niedługo wejdzie na Iple, czy na taki serwis nowy, bo Polsat zmienia tam jakoś swój serwis i tam wejdzie, no to on jest troszkę inny od tego, który ja napisałem. Już nie mówię o książce, ale o serialu. No ale to nie są różnice takie, głównie to są skróty, uczynienie czegoś bardziej kompaktowym, takim, ale nie ma odejścia w ogóle w jakąś inną stronę, to nie wchodzi w grę. Próbował pan swoich sił jako aktor, reżyser i scenarzysta. Ja jako taki bardzo przeciętny koneser kina
Na pewno nie pamiętam, kto napisał scenariusz do filmu, który oglądam. W ogóle tego nie wiem. Ja też nie pamiętam. Rzadko oglądam film reżyserami. Zwracam na to uwagę. A część odbiorców przypuszczam, że nawet może nie pamiętać nazwiska głównego bohatera, ale to jednak, znaczy nazwiska aktora. Ale to jednak aktorzy są tacy najbardziej medialni. Pan jednak pozostał w tej sferze, którą no powiedzmy nazwałabym szarą, co jest uproszczeniem. Mhm. Ale dlaczego akurat scenariusz? No bo ja jestem dość wycofanym człowiekiem w ogóle z natury. Miałem być w swoim wyobrażeniu takiego nastolatka, miałem w ogóle być aktorem. Jakby idąc chyba w ślady taty czy coś takiego, to już nie pamiętam dokładnie, o co chodziło. No ale jak przyszło co do czego, tam do zdawania egzaminów, to w ogóle się tam nie pojawiłem. Czyli krótko mówiąc, no to było takie chcieństwo bardziej takie jakieś, że o, będę aktorem, niż jakieś naprawdę przemyślane takie zaangażowanie ze zrozumieniem, na czym ten zawód polega, w ogóle o co tam chodzi. No więc krótko odpowiadając na pani pytanie, może i chciałbym być aktorem, ale muszę być scenarzystą. Bo mam taki profil osobowościowy po prostu. No ja jestem introwertykiem, więc raczej się przyglądam światu gdzieś tam. Co prawda jest wielu bardzo nieśmiałych aktorów. No, podobno De Niro jest nieśmiałym człowiekiem, czy tam u nas. Marek Konrad jest dosyć nieśmiały. Boguś Linda wcale też nie jest taki hej do przodu, także to może... No może nie o to chodzi do końca, ale no jakoś tak się ułożyło, że od zawsze, nie wiem, czytając książki już bardzo wczesnej młodości, ja sobie je, że tak powiem, ufilmowiałem w głowie. Nawet robiłem takie przymiarki tam, a później przez lata pracowałem jako asystent reżysera, drugi reżyser. Przez moje ręce przeszło setki stron scenariuszy, dziesiątki scenariuszy różnych, od bardzo dobrych do niekoniecznie dobrych. W każdym razie z tego się nauczyłem tego formatu, no więc już to, co w tym nastoletnim życiu za mną chodziło, mogłem zacząć realizować. No, któregoś dnia usiadłem, napisałem palimpsest. To dotarło do Julka Machulskiego gdzieś tam okrężną drogą właśnie przez Konrada Niewolskiego i on się zachwycił, wziął to na pniu, no i zostałem scenarzystą. Ogromnie mnie to ucieszyło, no bo to taki jakiś w ogóle był mój debiut, nazwijmy to w ogóle artystyczny, no bo wcześniej to były jakieś rojenia, coś tam, a tutaj coś jednak konkretnego. Mogłem też przynieść żonie, kupić kwiaty za to albo coś, no, że już nie tylko rojenia były. Zostałem scenarzystą, no później. U mnie, ja nie jestem typem człowieka, który realizuje jakoś bardzo precyzyjnie, jest bardzo zazdroszczy ludziom, którzy spotykam młodych często też ludzi, którym niezwykle zazdroszczę, którzy wiedzą, mając lat 8, co będą robić i to robią. Później jakby idą po kolei. U mnie dużo rzeczy się wydarza przypadkowo, ale mnie to cieszy. To znaczy, to niewiele zmienia, no bo one się wydarzają przypadkowo, ale ja to lubię. No i jakby robię to, co lubię. W Rysie napisał pan taką scenę krótką, kiedy Piotr z Moniką oglądają film. Piotr, Borys, proponuje później, żeby coś zjeść. Ja się obiecuję, że to bardzo krótki jest fragment. Zaproponował kolację. Zaraz po tym, jak ocenił film jako niezwykle poruszający, co ponad wszelką wątpliwość świadczyło o tym, że poruszający nie był, bo po takich nie chce się ani jeść, ani nawet myśleć o jedzeniu, a przede wszystkim nie chce się mówić, że były poruszające. Czy takie scenariusze do takich filmów chciałby pan pisać? I czy to są pana myśli tak naprawdę przemycone? Tak, no w jakimś sensie tak, oczywiście, że tak. Zresztą nie wiem, dlaczego tak zdeprecjonowałem go, bo ja lubię Piotra i Borysa. No ale tak jakoś to zapisałem, w tym sensie, że no, że on powiedział coś, co jest jakby niezgodne z... Tak. No myślę, że wszystko jeszcze przede mną. No. Prosta historia o morderstwie, no to mnie poruszyło.
No, miło mi bardzo. Mnie też trochę. bo ona jest jakby gdzieś też czerpana z emocji i Arka, i moich, bo myśmy pisali to wspólnie. To była też praca zespołowa, mimo że nad filmem fabularnym, i to muszę Państwu powiedzieć, była w ogóle najtrudniejsza praca zespołowa, jaką ja w życiu przeszedłem nad scenariuszem, bo Arek jest niewiarygodnym perfekcjonistą. I naprawdę to była rzeź, że tak powiem, winiątek. Tam myśmy napisali 25 draftów scenariusza i ciągle to nie był jeszcze. Przy czym no to było jego bardzo dziecko, więc no moje też, ale nie aż tak. No bo on jednak miał to wyreżyserować No, ale starałem się być z nim zaangażowany jakby do końca. Tak, ja uważam, że to w ogóle jest film, który z jakimś zrządzeniem niefortunnych zdarzeń troszeczkę gdzieś przemknął, tak gdzieś nie w ten festiwal został wysłany, nie na to coś. Zresztą w Arku też jest chyba takie poczucie, ale on tego bardzo nie nosi w sobie. To jest tak, dosyć, wydaje mi się, poruszający film. Zresztą Palimpsest też coś ma w sobie, tylko no jest gatunkowy, co ty jakby na polskie warunki jest dość niezwykłe. My robimy, oprócz komedii romantycznych, dosyć mało kina gatunkowego jest w Polsce, no więc on jest jednak thrillerem, jest, no. U nas stoi w grozie. Słucham? U nas stoi w grozie. Nie mamy thrillerów Nie ma, no nie ma. wyszczególnionych, więc stoi w grozie. W grozie, o, no to nie, no groza dobrze, ale grozy też polskie kino tak. Tam no była Wilczyca jakaś kiedyś dawniej, coś tam były jakieś takie klasyki, ale od pewnego czasu nie. Więc Palimpsest też lubię, ale tak, generalnie w ogóle lubię film, po którym się wychodzi i się go nie omawia, nie mówi, nie tego, no tylko najpierw on nas trawi, no bo żeśmy zobaczyli coś, co poprzestawiało nam klocki w głowie. No lubię takie coś. Adaptacje są teraz dość częste. Mamy Chyłkę Mroza, mamy Żmijowisko Chmielarza, mamy Saszę Załucką Bondy. Podejścia do Krajewskiego i do Moka i do Popielskiego, o co później zapytam. Tak samo jak o serial na podstawie książki Katarzyny Bereniki Miszczuk. Jakub Szamałek i Robert Małecki zapowiadali, że mają wykupione prawa do swoich książek. Jest Król Twardocha. Jest Ślepnąc od świateł. Można wymieniać, co bardzo cieszy, że poszukuje się w ogóle wśród literatury jakichś motywów do ekranizacji. Ale mało który autor może się pochwalić tym, że właściwie każda powieść, którą napisał, została zekranizowana. Skąd ten sukces? Nie posądzam oczywiście nigdy w życiu o żaden nepotyzm, ale czy nie pomaga jakaś znajomość środowiska filmowego w tym? Pewnie pomaga troszkę, no tak. No. Tak, to jest to. Plus zapewne może też i to, że jest pewna łatwość adaptacyjna tych rzeczy, dlatego że one są pisane przez człowieka, który pisze kino i telewizję. W związku z tym one jakby są, że tak powiem, film ready w pewnym sensie, aczkolwiek to nie o to chodzi, że ja je piszę z taką myślą sprytną, że zaraz się trzaśnie z tego jakiś serial czy coś, tylko po prostu ja tak piszę, bo przychodzę ze świata scenariuszy. Znajomość w środowisku, no tak, no bo ponieważ ja równolegle mam zamówienia różne i piszę scenariusze, no to jeżeli piszę powieść, no to pytają mnie producenci, ale to jest i plus, i minus, bo tak naprawdę dla wielu producentów ja jestem scenarzystą i do widzenia, i tam przestań, Brady Gunn, też powieści pisał. Ludzie klasyfikują, jest taka też tendencja, więc to ma swoje plusy i minusy. Poza tym, no cóż, no raptem, bo jedna jest z powieścią z serialu, a tu są trzy, no więc to jeszcze nie jest tak z
strasznie jakiś dobry wynik. Pracujemy do 10 na przykład, czy każda będzie zekranizowana. Teraz napisałem taką, która we wrześniu wyjdzie wiatr. Trudniej by było ją... Także ona bardzo taka byłaby obrazkowo ciekawa i tam jest taka właśnie dość mroczno-thrillerowa czy coś, ale bardziej chyba jest jednak literackim utworem niż poprzednie, więc byłoby trudniej. Co prawda redaktorki mówią, że dla nich to... No bo znowu ja opowiadam chyba filmowo, więc jak ktoś czyta to... Bo... Żaden problem by nie był, tak? Tak, no żeby, czy już się noszę z zamiarem z serialu. Mówię, nic podobnego w życiu mi przez głowę. Nie, źle w ogóle wróć, dlatego że kiedyś ów wiatr był scenariuszem z zupełnie innym zresztą, ale na bazie pomysłu, który ten scenariusz zresztą z 10 lat temu byłem laureatem takiego Hartley Mertil się nazywał, Script Pro, taki scenariuszowy konkurs, ja nie wiem czy on jeszcze istnieje. I tam byłem w gronie tam 5 laureatów z tym scenariuszem i to gdzieś i tyle, jakby film nie powstał, nic się nie wydarzyło, ale ten pomysł tam krążył i zaowocował powieścią, czyli no ciągle to jest gdzieś się kręci. A myśli pan, że adaptacje pomagają książkom? Bo mnie się wydaje, że czytelnik obejrzy serial, natomiast koneser kina niekoniecznie sięgnie po książkę. No to znaczy, zależy co to w ogóle znaczy, czy pomagają, czy w sensie pomagają sprzedażowo na pewno. Chyba czytelniczo, bo ja pytam jako bibliotekarz. Czytelniczo. No tak mogę z osobistego doświadczenia, nie wiem, nie znam badań, ale ja jak znam powiedzmy serial Homeland, który bardzo cenię i by mi ktoś powiedział, że powstała powieść, albo dostałem nawet powieść na podstawie Killingu tego szwedzkiego, nie czytam. Nie. Jeżeli ja już znam wszystkie jakby te zakamarki, to natomiast w drugą stronę, jeżeli jest powieść i ktoś ją zna, to serial może chcieć obejrzeć. To wydaje mi się, że w tą stronę bardziej, że w tamtą mnie by nie zachęciło, aczkolwiek no Szać na przykład bardzo zachęciło, no bo jakaś kolosalna nastąpiła sprzedaż po serialu, no więc... Ja się bardzo cieszyłam z Paradoksu, bo mi się serial podobał. Jak zobaczyłam, że jest książka, to mówię, no nareszcie będę wiedziała, o czym oni wszyscy myślą. No to cieszę się, no bo ja właśnie też wiedziałem, o czym oni myślą i nie mogłem tego opowiedzieć, bo w scenariuszu się tego nie... Nie ma w ogóle emocji przeżyć takich rzeczy, to jest nieprofesjonalne pisać w scenariuszu, no ale się je ma, no bo przecież się wie, co ci ludzie, ma się jakieś swoje wyobrażenie. Ono często nieco odbiega od tego, co się potem widzi na ekranie. No i to jakby mi dało taką szansę, żeby to przelać, te swoje złogi wyobrażeniowe różne. A dlaczego Paradoks przepadł? To jest taki świetny serial z fajnymi aktorami i takie bardzo jasno zarysowane wejście w drugi sezon. Nie mam pojęcia. Znaczy... To wszystko się odbywa w ogóle jakby, to ma inną logikę. To nie jest logika, że coś jest fajne i coś z tego będzie. To jest logika jakiegoś układu, jakiegoś czegoś z kimś. Wie pan, że na Facebooku jest jakaś strona Oddajcie nam Paradoks? Tak, znam nawet tą stronę. No wiem, ona powstała przed wielu laty. Trudno mi powiedzieć, no ktoś czegoś z kimś nie uzgodnił, coś nie wydarzyło, potem się pozmieniały w telewizji już osoby i nie było. Nie ukrywam, że jest to jeden z moich ulubionych seriali, więc też się zastanawiałem zawsze, czemu on nie ma kontynuacji. Był świetnie obsadzony, doskonale reżyserowany przez Grega Zglińskiego, później przez Borysa Lankosza, przeze mnie też troszkę, ale pewnie mniej świetnie, no bo ja nie jestem takim specjalistą jak koledzy. Nie wiem,
po prostu. To jest moja odpowiedź na to pytanie. A myślał pan o nadaniu drugiego życia bohaterom już w książce? Tak. Był taki nawet jakby plan przez moment w marginesach. Kiedy pisałem pierwszą, to się mówiło o drugiej, no ale później wydawnictwo poprosiło mnie, żebym jednak zagaił inną historią. Później wrócimy do paradoksu. No i ciągle jest to później. Ja, bo mnie co pewien czas ktoś prosi, żebym przygotował teraz pomysł. Ten pomysł jest coraz dziwniejszy i coraz bardziej inny, no bo mijają jakieś strasznie długie lata, więc co się stało z tymi ludźmi? Bo jednak no, zasada jest taka, żeby raczej wchodzić logiczno, nie że nagle wchodzimy, tym bardziej, że aktorzy się posunęli też, no więc nie możemy udawać, że Boguś, że to jest miesiąc później, tak? No bo to upłynęło 10 lat. Więc no, ja cały czas przesuwam, wymyślam jakieś w związku z tym inne figury, co się działo pomiędzy. No, nie wiem. I czas leci. I czas leci. No, powstają inne rzeczy na szczęście, które bardzo cenię też, ale paradoks lubiłem. Świetnie przyjęty, powstawały jakieś w ogóle fankluby w różnych miastach. No, telewizja była troszkę niezadowolona. To był taki problem, że była trochę niezadowolona z oglądalności, w sensie tej oglądalności telewizyjnej, czyli to, co oni tam badają, że parę osób ma te guziki i tam przyciska. Natomiast to był moment, w którym wchodziło mocno oglądanie już internetowe. I ta grupa, która najbardziej ten serial zassała, oglądała go w internecie, ale ich internet w ogóle wtedy jeszcze nie interesował, znaczy emitenta telewizji polskiej, bo to był 12 rok, to było wszystko w powijakach. Więc to, że powiedzmy 1 200 000 oglądało na antenie, a kolejne 700 000 oglądało to w ich serwisie, nie interesowało ich za bardzo. Chcieli mieć 2 000 000 na antenie. No a 2 000 000, no to tam nie wiem, MK tak zwana ma, tak, jak miłość, no nie ma lepiej. To nie mogliśmy się z tym ścignąć. Już pan wspominał o różnicach pomiędzy książkami, a później ich adaptacjami. Ja chciałam zapytać o pana stosunek do tych różnic, bo o ile rozumiem, że to są w ogóle różne języki narracji, niektóre rzeczy trzeba uprościć, skrócić, wyciąć wątki, o tyle niektóre zmiany są dla mnie jakieś niezrozumiałe. Na przykład orientacja seksualna Agnieszki Polkowskiej, czy aspirant Adam Wójcik, który w książce może być niskim facetem z szyderczym uśmiechem, ale w serialu jest atrakcyjną, wysoką kobietą. Jakie to ma znaczenie właściwie? No, czasem to są, ma niewątpliwie, no czasem to są jakieś takie decyzje, gdzie ja, orientacja seksualna, no ja się po prostu dostosowuję do tego, co mnie proszą. No, w związku z tym dość sporo klocków się przewraca, no, trzeba je inaczej poustawiać, no bo kim innym jest powiedzmy homoseksualna bohaterka, zupełnie kimś innym, a kimś innym jest bohaterka z doświadczeniami alkoholowymi, heteroseksualnym. Jest jeszcze lepsza historia polegająca na tym, że jeżeli oni taką mi dają dyspozycję, to ja wtedy kradnę sobie z innej swojej powieści coś, żeby na szybko wyłatać tu, a potem przychodzi do zrobienia tamtej powieści, więc tam muszę wymyślić coś innego, bo już to zużyłem tu. No robią się takie dosyć skomplikowane z tego sytuacje. Nie wiem, no czasem z tą teraz zresztą Ola Popławska też o tym mówiła, zdaje się na festiwalu Dwa Brzegi, tam Kazimierzu, że ona też nie wie za bardzo, bo ona znała książkę, bardzo ją lubiła, jak przystępowała do pracy nad Szadzią. No i też była troszkę zdezorientowana, czemu to się tak stało. No tak kazali, to zrobiłem. No. Ale tak do końca nie wiem, bo no, umówmy się, no, TVN jest dosyć raczej stacją postępową. Nie jest jakoś szczególnie konserwatywny czy coś, więc no może bali się, że jednak ten szeroki widz coś nie skontaktuje się z tym problemem. Znaczy, to nie jest w ogóle żaden problem, ale z tym zagadnieniem.
W jednym z wywiadów z panem czytałam, że siada pan do pisania powieści bez takiego planu dopiętego na ostatni guzik, że czasem pan sobie pozwala na to, że to, co się wydarzy tu i teraz, owocuje bardziej niż jakieś wcześniejsze przemyślenia. Jest część pisarzy, którzy piszą, że bohaterowie im robią niespodzianki, że idą swoją własną drogą, albo wręcz siadają nie wiedząc za bardzo, kto zabił. Ale ostatnio spotkałam się z autorem, który wyraził opinię, pisarz tak mówi, to znaczy, że nie radzi sobie z tym, co ma napisać. On powinien, bohaterowie powinni się go słuchać. Jak to jest u pana? Jadąc tutaj, słuchałem chyba w Radiu Classic albo na Dwójce rozmowy z rysownikiem. Ja nie dowiedziałem, jak on się, może powinien to zresztą wiedzieć, ale jak się nazywa ten rysownik, to on rysował Żbika między innymi, potem Torgala tworzył i tak dalej. Bardzo mi się spodobało jako pewna metafora tego, jak ja pracuję, jego opis, jak on tworzy postać. No więc on powiedział, że on najpierw rysuje oczy. I wpatruje się w te oczy i próbuje się dowiedzieć z tych oczu, z kim ma do czynienia w ogóle. I jakby i ta postać mu się wyłania z kontaktu z nią, a nie z tego, że on ją matematycznie sobie wcześniej w kajecie zanotował, kim ona jest. To znaczy powiem tak, byłoby niewyobrażalną dla mnie siermięgą, gdybym miał wszystko precyzyjnie na ostatni guzik, i siadałbym tylko i przedłużał to, co już doskonale wcześniej, to znaczy z jednego zdania, które sobie zapisałem, przerabiałbym to na 500 zdań, które, no bo no tworzenie to jest ciągły kontakt z jakimś niespodzianką. No. Jakkolwiek precyzyjnie byśmy sobie czegoś nie zaplanowali. Czasem mam powieści bardziej precyzyjnie zaplanowane, czasem mniej precyzyjnie, czasem zdarza tak, że różne rzeczy się zaplanowałem, znaczy ja muszę mieć zaplanowane, bo żeby ruszyć, żeby wiedzieć, w jaką stronę idę i tak dalej. To nie jest tak, że ja siadam w ogóle przed białą kartką, nie wiem, o czym to będzie. Wiem coś tam, natomiast to, co się później wydarza, to już jest w mniejszym bądź większym stopniu dla mnie niespodzianka i to mnie zresztą najbardziej w tym rajcuje, że ja pisząc nagle się wkręcam w historie, które się wydarzają, w otoczenie, które opisuję, w postaci, które się zachowują jakby w jakiś sposób nieszablonowo, także pozwolę sobie się nie zgodzić z opinią kolegi czy koleżanki, że to oznacza, że z czymś nie radzę. To znaczy jeszcze inaczej powiem, jak mam bardzo precyzyjnie, bo zdarzało mi się tak odrobić bardziej przy scenariuszu. My piszemy te drabinki, treatmenty drabinki. Drabinka jest dość szczegółowa. Miałem zbyt szczegółową drabinkę, strasznie nudny wyszedł odcinek. Drabinka była dobra, tylko że ja już tylko siadałem jak automat, dopisywałem dialogi i wpisywałem to, co tam sobie doskonale zaplanowałem. I w związku z tym, że już nie tworzyłem, to nie miało energii żadnej. No więc po prostu, żeby to, co się pisze, miało energię, no to trzeba, to jest taki no zamknięty krąg, to znaczy tworzymy, jak kiedyś Stanisław Tym miał taki sketch, pamiętam, że komentator sportowy, on miał słuchawki na uszach i mikrofon, który był podłączony do tych słuchawek, więc komentator mówi to, co słyszy. No zamyka się jakby okrąg tej i coś wiemy, czegoś się dowiadujemy i to po prostu napędza tą opowieść. Tak myślę. Znaczy tak zaryzykować, że nie wiem, kto zabił, albo w ogóle o co chodziło i tak dalej, no to można się rzeczywiście przewrócić, dlatego że to w jakimś momencie już się dochodzi do ściany. Jeżeli nie ma się pomysłu na to, dokąd to ma zmierzać, to się staje na środku wielkiego pola w pewnym momencie i nie wiadomo co. Więc nie, no plan jest potrzebny, ale nie nadmiernie szczegółowy. Szczególnie jeśli chodzi o bohaterów, jacy oni są. Do tego ja się właśnie dowiaduję, rysując najpierw oczy. Paradoks powstał serial, książka po serialu. W Szadzi
są króciutkie, przeplatające się ze sobą rozdziały. Ciągle jest Agnieszka, Sławomir, Ewa i to kółko. I kiedy czytałam Szać, to sobie zerknęłam, kim jest ten Igor Brejdygan, fajna książka. I mówię o scenarzysta, to widać, kiedy się czyta Szać. Ale w kolejnych powieściach one są już bardziej literackie. Czy to jest moje zdanie? Czy dostrzega pan jakiś, że zmienia pan swój sposób pisania, że się pan rozwija jako pisarz? No, miło by mi było tak móc pomyśleć, bo nie rozwijać się to fatalnie. No, chyba tak, no kurczę. No, rzeczywiście. Dziękuję bardzo. Próbuję uciekać trochę od tego. No, początkowo no, umiałem pisać scenariusze, więc oprócz tego, że miałem oczywiście te dosyć duże nadmiary tego świata wewnętrznego bohaterów, relacyjne jakieś rzeczy i tak dalej, no to wlewałem w te historie, ale one były dość w schemacie scenariuszowym. Nawiasem mówiąc, ten pomysł tych bardzo krótkich rozdzielików to jest pomysł odredaktorski. U mnie to nie było tak aż tak pocięte, ale to jest dosyć dobry pomysł, bo w sensie już takim mówię układu drukarskiego. To jest dość dobry pomysł, on się dość sprawdził, dlatego że sam tak mam, że jak widzę, że mam przed sobą jakąś ogromną, że czasem zerkam ile do końca rozdziału, mówiąc krótko, czasem też ile do końca książki, no to już jak ona jest niedobra raczej. Lepiej wchodzi, bo to są krótkie strzały, no to jeszcze jeden, no i to idzie, tak. Więc to tak jakby w technologii czy czytania to był dobry pomysł. No a oczywiście to się łatwo dawało podzielić, no bo to jest opowiadane tak zwanym, no takim ciągu montażowym, no tak naprawdę. No, że w serialu zresztą to nie zostało tak wykorzystane, są dużo większe zbitki na jedną postać, no w ogóle wszystko jest trochę pozmieniane. Tak, przewrotnie troszkę zapytam. Jakie ma pan w sobie pierwiastki kobiece? Nie pytam o cnoty niewieście, tylko o pierwiastki kobiece. Pytam trochę przewrotnie i to jest próba, żeby odpowiedział mi pan na najczęściej zadawane panu pytanie, ale żebym jego nie zadała. Dobrze, pierwiastki kobiece. W ogóle teraz jest taka szkoła, że, no, że nie ma już, następuje taki zanik płci w pewnym sensie, że jesteśmy właściwie dosyć podobni i tylko jakieś tam uwarunkowania środowiskowe czy coś spowodowały, że ja mam niski głos, a pani wyższy. Nie wiem, w związku z tym, jakie są pierwiastki, musielibyśmy się zastanowić, żeńskie. No ale i wtedy mógłbym się dalej zastanawiać, jakie ja mam. No bo jak powiem, że na przykład jestem taki dość cichy i nieśmiały, no to przecież to nie jest pierwiastek żeński, bo jest wiele kobiet, które są bardzo do przodu i może takie XIX-wieczne mam pierwiastki, które w XIX wieku były rozpoznawane jako żeńskie, no więc, że jestem taki właśnie niezwykle kulturalny, schowany, cichy, gotuję dosyć dobrze, lubię sobie posprzątać czasem, nawet sobie robię takie, że jeszcze powiedzmy 4 strony i będę mógł już coś posprzątać, lubię prasować. To ja to trochę skrócę. Opiekuńczość, ale nie mam takiej jak na przykład moja żona, takiego myślenia o innych. To, tego niestety nie mam, ale staram się to w sobie budować, zabijając swój egotyzm jakby po drodze. Takie bardziej jakby taki buddyzm troszkę. Myślenie szerszą perspektywą niż tylko własnym wnętrzem, ale nie wiem, czy to jest kobiecy pierwiastek, to jest po prostu dobry pierwiastek. No piję do tego, że prawie wszystkie pana bohaterki to kobiety, a nie mężczyźni. No tak. I w jednym z wywiadów mówił pan, że to być może dlatego, że ten pierwiastek kobiecy w panu, pan pielęgnuje i go dostrzega. Tak mi przyszło do głowy teraz niedawno jakoś, że tak, że może po prostu ja mam dość dużo w sobie kobiety też, no bo wszyscy jesteśmy zbudowani z yin i z yang.
z wiekiem, no, młodym będąc mężczyzną, miałem mniej pierwiastków kobiecych, no byłem takim trochę wręcz powiedziałbym, powiedzmy łobuzem, no czyli raczej facetem takim. A potem trochę mi to siadło, mam dzieci i to wszystko jakby się inaczej zorganizowało. I, no ale to znów nie wiem, czy to jest pierwiastek kobiecy. Natomiast ja wprowadziłem w paradoksie kobietę jako kłodę pod nogi mojego głównego ulubionego bohatera, którego zagrał Bogusław Linda, Marka Kaszowskiego. I pisząc już scenariusz, później powieść, okazało się, że jakby kłoda jest niezwykle interesującą postacią, która w pewnych momentach z czasem zaczęła wyrastać mi ponad tego, komu miała być kłodą. No miała być taką zasadniczą, co sprawdza wszystko i tak dalej, tylko się nagle okazało, dlaczego ona sprawdza. I to jest właśnie poznawanie bohatera swojego. No, no sprawdza, bo jest uczciwa, bo chce poznać, bo chce dojść, co tak naprawdę tam się stało. No, czyli jest fajna, no, czyli i tak dalej, i tak dalej. No. W założeniu, w takim rysie zasadnicza, taka kiczka zasadniczka. No i później się pisze i wychodzi z tego bardzo fajna postać. No i to właśnie bardzo tak fajna. Powstają. Bohaterki w pana książkach ciągle muszą walczyć z szowinizmem w tym męskim, twardym świecie. Agnieszka Polkowska właściwie, gdyby nie ci mężczyźni wokół niej, sprzyjający szef, bardziej myślący policjant tutaj z komendy w Kielcach, to nie prowadziłaby dalej tego śledztwa. Monika Brzozowska prowadziła jakąś rozgrywkę z kryminalistykami, którzy stawiali jej weto, chociaż to ona jest komisarzem w Wydziale Zabójstw. Tak. Czy to naprawdę taka jest orka na ugorze, że się tak wyrażę dość kolokwialnie? Tak mi się wydaje, no, ponieważ policjantki, ani policjanci, a trochę mam kontaktów, się bardzo nie burzą, znaczy nie mówią, że napisałem bzdury, to wychodzi na to, że intuicyjnie miałem rację. Tak, chyba jest ciężko, znaczy to się zmienia, natomiast no, kobiety traktowane z góry z taką trochę szyderą i tak dalej, bo to gdzie one się tam nadają. No i potem się okazuje, że ponieważ one też muszą, bardziej muszą, a zawsze człowiek im bardziej musi, tym więcej osiągnie. No, taka jest też zasada. No więc z tego również wynika to, że one są fajne. No tak konstruowałem bohaterów, żeby byli interesujący, więc też i dlatego kobieta, która ma trudniej, była dla mnie ciekawszym bohaterem potencjalnie, no, po prostu do większego rozwoju jakiegoś. Wszędzie pojawia się element taki magiczny i ezoteryczny, zresztą nie raz. Agnieszka śni od pierwszej sceny, o tej scenie końcowej, to jest takie bardzo filmowe. Śni jej się w pewnym momencie nieżyjąca Niemka, my nie wiemy ani ona, czy to jest sen, czy jawa. I właściwie ten sen naprowadza ją na ważny element dalszego śledztwa. Gdyby nie ten sen, to być może ona by utkwiła w martwym punkcie. I moje pytanie jest, skąd pomysł na pewną magiczność w takiej książce twardo osadzonej w rzeczywistości? No, z głowy. Ja mam tę magiczność w sobie i dostrzegam ją co więcej w świecie. No, niektórzy jakby mnie za to ganią, no bo wszystko w świecie oświeconym nie ma żadnej magii. Wszystko już jest rozgryzione i wszystko już jest wiadome. Natomiast ja wolę żyć w świecie, w którym są obszary jakieś niejasne, no, w którym wydarzają się rzeczy, których nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć. Uprzedzam, jeżeli ktoś z Państwa lubi takie rzeczy, no to wiatr jest właściwie jedną wielką taką historią, dosyć magiczną. Znaczy też jest z przebiegiem jakby racjonalnym i wszystko tam jakby, mam nadzieję, ma w miarę ręce i nogi, ale głębiej
poszedłem, bo ja po prostu lubię taki świat. No ja, znaczy taka, to jest w ogóle taka ambiwalencja we mnie, dlatego że ja z jednej strony jestem człowiekiem bardzo racjonalnym i takim lubię logiczność. No nie lubię, kiedy ktoś robi jakiś wymyk, nagle jak mu coś się w głowie nie zgadza, to ucieka w magię, ale mam też silny sentyment. No mam w sobie, w pewnym skrócie mówiąc, zachód i wschód, no bo to są jakby, powiedzmy, zachód jest już bardziej zracjonalizowany, tak oświecony, wschód ma w sobie ten mistycyzm, ten tajemnicę i tak dalej. No, no jestem z Polski, więc to inaczej się nie da. A dlaczego ofiary w Szadzi były tak mocno związane z Kościołem? Bo o wiele łatwiej chyba byłoby nawiązać romans z sporo starszym mężczyzną, kobiecie takiej bardziej wyzwolonej, niewtłoczonej w ramy, też mówię trochę w skrócie, jakichś katolickich wyrzutów sumienia, powiedzmy. A tymczasem one są mocno związane z Kościołem. I druga część pytania, córka Agnieszki Jola, nie wiem, czy ona się do końca wpisuje w ten Sławomira, chociaż miała być ostatnią jego ofiarą. Nie ma, albo ten wątek jest nie dość uwypuklony. Była mowa o tym, że ojciec jest dość konserwatywny, natomiast nie było nacisku nałożonego na to, że ona aż tak mocno jest związana z Kościołem. Nie, nie, ona, a mówimy o książce czy o serialu? O książce. No, Szać też miała mieć drugą część, przy czym Jola się obsługuje trochę innym porządkiem. To jest rzeczywiście bardzo dużo, zresztą pisząc scenariusz, żeśmy mieli bardzo dużo dyskusji na ten temat. Ona wynika z innego porządku. Ona dlatego się staje ofiarą Sławomira, że jest córką Agnieszki, bardziej niż dlatego, że jest religijna. Natomiast tam, oczywiście patrząc na to od tej strony, od strony tych ofiar, to ma pani rację. Przy czym, że łatwiej było, gdyby to były kobiety wyzwolone, to teoretycznie, że takie niespętane jakimiś tam. Tylko, że proszę pamiętać, że to on patrzy, że to on jest tym, który wybiera. A one są niezwykle młode. On szuka osób, kobiet uduchowionych bardzo mocno. Ponieważ no i one też czegoś szukają. I poszukujących. Ponieważ kobieta taka, nie wiem, powiedzmy bez w ogóle religijnego jakiegoś związania, ateistyczna, no on by jej nie zabrał tą swoją opowieścią prawdopodobnie. A tutaj on z nimi wszystkimi na tym, i to jest zresztą w nim bodaj najokrutniejsze, no, że on wykorzystuje ich naiwność i ich uduchowienie. Sam zresztą gdzieś w jakimś obszarze jest lekko uduchowiony, więc tu robi styczną, a potem je pożera, no, po prostu. No. Tak to wygląda. Więc dlatego to są kobiety religijne czy poszukujące w każdym razie w tym obszarze. W przypadku innych książek akcja często dzieje się w jakimś konkretnym mieście. Trochę uogólnia. Natomiast pan wyrusza w podróż z tej Warszawy, jest pan w różnych prowincjonalnych miasteczkach. Dlaczego nie siedzi pan na miejscu? Tylko pokazuje bardziej, że ludzie się przemieszczają, że są z różnych miejsc, że w różnych miejscach lądują. Bo ja lubię jeździć. No. Po prostu ja lubię podróżować. Ja w ogóle trochę piszę książki, żeby mieć też jakąś przyjemność z tego, no więc sobie zwiedzam przy okazji, bo czasem jeżdżę w te miejsca, które opisuję, a jeśli już nie jeżdżę, to przynajmniej oglądam multum zdjęć, jeżdżę Googlem, czy tam w każdym razie planuję wycieczkę. Więc to tak najprościej, a poza tym no to trochę zależy od tego, jaka jest dynamika opowiadania, aczkolwiek no, rysa układ to dość siedzą w Warszawie, no, też troszkę jest nad morze i tak dalej. W układzie to już właściwie prawie w ogóle nie ma, jest nie dość, że Warszawa to przeważnie Żoliborza, jestem z Żoliborza, więc już jestem u siebie tam. No zdradził pan trochę, że zbierając materiały jeździ pan, tak? Albo bywam, albo
jeżdżę lub wykorzystuję, że kiedyś jeździłem i wtedy robię ze wspomnień. No tak teraz powstał wiatr, ponieważ ja kawał dzieciństwa spędziłem w Zakopanem, nie wiem, raz do roku, czasem dwa razy do roku i nasiąkałem tam tym klimatem, no i teraz go z siebie wyrzuciłem. No więc jest tak albo siak. Albo jeżeli chcę jakąś miejscowość użyć, to jest taka, w której byłem, albo jadę. No zdarza mi się pojechać, też coś sobie w związku z tym zdokumentować. No bo oczywiście, no, jesteśmy w Kielcach. Kielce tak. Pojawiają się wszędzie. Teraz się pojawiają w mojej jeszcze nowszej powieści. Jeszcze no myślę, że mamy czytelników tutaj na sali, ale jeżeli ktoś nie czytał albo przed monitorami, no to przypomnę, że Agnieszka Polkowska jest ze Skarżyska Kamiennej. Tak. Kontaktuje się z komendą w Kielcach, natomiast pierwsze ciało, które zostaje odnalezione w rezerwacie Kamień Michniowski, Nieopodal Michniowa, Nieopodal Suchedniowa. No i takim bardzo przedziwnym zbiegiem okoliczności powiem panu, że ja jestem skarżyszczanką z urodzenia, natomiast mieszkam w Michniowie, czyli nieopodal tego kamienia michniowskiego, na który chodzę na spacer z psem. I pytałam o zbieranie materiału, dlatego że chciałam absolutnie bez złośliwości, tylko raczej na zasadzie ekscytacji, że napisał pan o mojej miejscowości, spytać o dwie, trzy rzeczy, które mi się nie spięły w książce. No bo ja nie byłem, tam nie byłem. Oglądałem mnóstwo... Był taki program, który się nazywał Google Earth. On już chyba w ogóle został wycofany, ale tam były nie tak jak są w normalnym Google, że tutaj miejscowość jest 8 zdjęć, tylko tam były, każdy mógł zamieścić, cyknął zdjęcie i wbijał pineskę i robił. I tam naprawdę były setki zdjęć właściwie z każdego kwadratu. No i ja tam po prostu oglądałem te zdjęcia, ale nie byłem w Michniowie, nie wiem, w Skarżysku byłem ze dwa razy w życiu, ale tam nie. Więc to z wyobraźni szło. Natomiast całe przeczytałem tam legendy o tym kamieniu i nagle tam się okazało, że tam jakieś były diabelskie obrzędy odprawiane przy nim prawdopodobnie kiedyś dawno temu, więc w ogóle tu mi się jakoś to jeszcze spięło. Przy czym to przeczytałem już chyba po napisaniu książki. To są takie właśnie... Ja chciałam spytać a propos te rzeczy, a propos tych rzeczy, które mi się do końca nie spięły. Tak. To pewnie wszystko wybaczam, w ogóle jest licencja poetyka i może pan wszystko zmieniać w swoich powieściach. Natomiast już bazując na mojej wiedzy, patrząc na znajomych ze Skarżyska, nawiasem mówiąc, którzy jechali na spotkanie z panem, powiem, że na przykład Agnieszka zapraszała na okazanie zwłok do szpitala Skłodowskiej w Skarżysku. Mhm. Żaden skarżyszczanin nie powie w ten sposób, bo mamy jeden szpital i to jest po prostu szpital. Mhm. Myślę, że połowa mieszkańców może nie wiedzieć, jak ma w ogóle jakie znaczy powiedziałaby, że po prostu, że do szpitala, tak? Tak, do szpitala Skarżyska. No, ale ci rodzice nie byli ze Skarżyska, no, ona ich wiozła skądś tam, ale z okolic, tak? To też by wiedzieli, że to nie, to jest troszkę dalej, ale no, myślę, żeby się tak osoba ze Skarżyska nie wyraziła. A ona sama z siebie. Ona, no, zaprasza do szpitala w Skarżysku. No to przepraszam. Ale nie. Naprawdę nie dokuczam. To może trochę. Na jedną rzecz chciałam zwrócić najbardziej uwagę. Osoba, która odnalazła ciało pierwsze, to była staruszeczka po 90, która zbierała chrust. Tak to było wyrażone. I to zresztą element magiczny. Tak. Też. Agnieszka była strasznie zdziwiona, że ktoś w XXI wieku zbiera ten chrust. Natomiast ja sobie pomyślałam, że Agnieszka nie powinna być zdziwiona. Może być zdziwiony tym warszawski scenarzysta, który to pisze. Natomiast pani inspektor w komendzie powiatowej w małym mieście nie powinna być zdziwiona, bo to jednak jest ciągle na porządku dziennym. Może nie chrust, no ale... Tak, ale to ona chyba nie była tyle zdziwiona, bo ja nie jestem zdziwiony, jak widzę kogoś, kto zbiera chrust w lesie, mimo że jestem z Warszawy, ale dość dużo jeżdżę. Tam chodziło bardziej o to, że ona była niezwykle leciwa i dziwna w ogóle. To jakby było takie trochę, że taką troszkę Baba Jaga to była. No, więc to, ona to ją jakby tak dziwiła. Nie, że ona tak rzuciła tam, że tam ją dziwi, że w 21 ktoś zbiera chrust. Ale chyba
Chyba to bardziej chodziło, tak mi się wydaje, już to, kurczę, tak nie pamiętam, co mi tam w głowie zaświtało, ale nie, że w ogóle ktoś zbiera chrust, bo to wiadomo, że to i w Campinosie zbierają tam drewno na opał. Czy w Wildze, czy gdzieś wokół Warszawy, gdzie sporo spędzam czasu, no to idą, jak chcą sobie napalić w piecu, akurat nie mają, no to idą do lasu, sobie zbierają, no to ja wiem. To nie jest takie strasznie dziwne. To nie, że jestem ten, że mam te piece konwektorowe, czy tam, że... A w ogóle, że ciepło, to jest po prostu w mieszkaniu jest ciepło. A jak z innym zbieraniem materiału? Bo Monika Brzozowska jest uzależniona od narkotyków i opisuje pan to bardzo sugestywnie, jak pan zbierał materiały, żeby stworzyć taką postać. Bo ja czułam niepokój w tych momentach, kiedy ona też zaczynała czuć ten wewnętrzny niepokój. No niepokój to ja znam z autopsji, bo ja nie jestem heroinistą, ale z nałogiem się przetarłem w życiu, także to jest podobny niepokój. Taki zbliżania się. Przeszedłem terapię, w związku z tym bardzo wielu ludzi poznałem, dużo się o tym mówiło, chodzę na meetingi, gdzie się o tym mówi. Mam mnóstwo kolegów, którzy niestety przed wielu nie dał rady też, no bo to heroina, no to już są nie przelewki, jak wiadomo. Więc mam też takich, których już nie mam, ale mam takich, których odpukać szczęśliwie mam, z nimi rozmawiałem. Trochę z kina też, to się zbiera jakby z różnych, no powstało sporo takich mocno osób, trochę z książek też, no nie wiem, jakieś tam dzieci z dworca zoo, tak, czy coś, no z bardzo wielu różnych elementów, ale to, że niepokój i że to jest sugestywne, no to myślę, że jednak w jakimś sensie z własnego doświadczenia. Podkreślam, nie z heroiną, ale to nie ma... Znaczy wiem, jakie są mechanizmy jakby przy nałogach, jak to w ogóle działa, co się jakieś uruchamiają w psychice, jakie emocje za tym idą i tak dalej. Więc to zreferowałem. W jednym z ostatnich wywiadów mówił pan, że ma pan osobowość trochę jak kłapouchy, to znaczy, że widzi pan wszystko w czarnych barwach. A czy nie uważa pan, że układ jednak się skończył, jak dla mnie, zbyt tak optymistycznie? Że no oni mówią ludziom, co na nich mają, a oni tak grzecznie się wycofują z życia publicznego i znikają. To chyba, nie wiem, czy by tak się wydarzyło. Układ w ogóle nie, miała być trzecia część, więc to, że oni się wycofali na tak zwane z góry upatrzone pozycje. Gdzieś tam się muszą wycofać, no bo jeżeli się ujawni, co ktoś ma na kogoś, no to jest tak jak teraz wylewają się te dworczykowe maile, ta korespondencja, to w momencie, kiedy się zaczyna ujawniać pewne rzeczy, no to one nie mają już mocy jakby obsługiwania szantażu, albo jeżeli ta druga strona je zna, więc tak na logikę. Natomiast to, że się w ogóle tak dosyć optymistycznie zakończyło, no to ja jednak też zaklinam rzeczywistość troszkę. Myślenie to jest życzeniowe. Chciałbym, żeby to się tak skończyło. No zobaczymy, no, że tak powiem, jak się rzeczywistość potoczy. Natomiast... Ale będzie ta trzecia część? No liczę na to, tak, że tam, ponieważ Rysa dość dobrze się obejrzała, układ wejdzie zaraz, no zobaczymy, no i mam nadzieję, że tak. Teraz mówimy o książce czy o serialu? Teraz mówimy o serialu, natomiast jeżeli pojawi się zachęta serialu, to też wydawnictwo poprosi mnie wtedy o książkę najprawdopodobniej, więc ja ją najpierw napiszę, wtedy powieść. No tak to będzie dobrze, pewnie wyglądało. Dobrze, temu kibicujemy. Mąż Moniki w Rysie był zaskoczeniem. Niby mama Moniki o tym wspominała, to było tak trochę byliśmy nakierowani, ale ostatecznie byłam zaskoczona. Natomiast powtórzenie tego samego w układzie, no układ wyszedł 2 lata temu, więc mogę powiedzieć, że chodziło o syna, tak? Moniki. Powtórzenie tego samego elementu nie było już w ogóle zaskoczeniem.
Dlaczego pan tak zrobił? Właściwie to była kalka tego samego. Znowu mama zaczyna wspominać o synie, no i on się pojawia. Może mama niepotrzebnie, natomiast wydaje mi się, no, jeżeli się przyłoży pewną formułę opowiadania, a potem się tworzy drugi. Poza tym, to znaczy ten, no nie wiem czy, bo to spoilerujemy całkowicie jakby historię, natomiast problem z rysą, z końcem rysy polegał na tym, no, że wszystko świetnie, tylko dlaczego? To znaczy dlaczego Piotr tak się zachował? No więc musiałem zbudować coś naprawdę dużego, co usprawiedliwiało to jego zachowanie. No, jakoś musiałem go uratować, dlatego że to dosyć był fajny człowiek generalnie, tylko w moim przynajmniej pojęciu, jak ja go widziałem. Więc jak musiał być on zaszantażowany, żeby móc, będąc fajnym człowiekiem, jednocześnie robić tak koszmarne rzeczy? No syn, no. No to dlatego. Natomiast może, że z matką powtórzenie figury, że ona była tą znowu profetką tego, to może rzeczywiście już przesada, no bo to na zasadzie, jeżeli ktoś dobrze kojarzył, no to jak ona tam zapowiadała i się okazało, no to jak tu zapowiada, no to też, no to już trudno mi powiedzieć. W ogóle mama Moniki wyszła mi całkiem z ram w układzie, bo w rysie było wszystko czytelne. To starsza pani z Alzheimerem, której trzeba przywozić obiady, bo ona nie kojarzy rzeczywistości. Natomiast wyszła z tych ram w układzie. Wyszła w sposób dla mnie trochę nieczytelny, bo właściwie nie wiem do końca, kim ona jest. Dlaczego ona... No trzecia część. A, kurczę. No coś, proszę szybko bo ja mam taki zwyczaj, że ja w ogóle zostawiam zawsze coś niejasnego. Znaczy w rysie było bardzo niejasno, no bo znaczy niby dobro zwyciężyło, ale nie wiedzieliśmy kompletnie, czym jest zło. No więc tu było to. A układ się kończył, jakby dużo bardziej się wszystko podomykało, ale ja nie mogę tak skończyć, że się wszystko jakby domknie i wyjaśni. Muszę sobie coś zostawić, żeby mieć jakąś radochę z rozgryzania tego w kolejnej części. Więc mama, no się okaże, co z tą mamą, no bo mama rzeczywiście jest taka trochę... No niektórzy lubią to, niektórzy rzeczywiście mają jakiś problem z tą mamą, inni lubią, no różnie to jest w odbiorze z mamusią. No ja bym chciała wiedzieć, co z nią jest. Ale nie powiem pani, no bo wtedy już nie będę miał w ogóle o czym pisać tego. Rozmawiamy już godzinę, będziemy zbliżać się powoli do końca naszego spotkania. Może ktoś z państwa chciałby zadać jakieś pytanie? Zapraszam, ja powtórzę przez mikrofon dla potrzeby nagrania. Czy pan jako scenarzysta ma wpływ na to, kto gra poszczególne role? Nie, bo ja nie piszę dla, przynajmniej do tej pory, nie piszę dla aktorów, a jeśli to dla amerykańskich, a amerykańscy na razie nie zagrają w moich serialach. Nie, śmieję się, ale nie do końca, dlatego że już kiedyś to mówiłem, że ja mam tak ikonicznie wbite różne te amerykańskie, nie wiem, oni są mocniej po prostu nam jakoś wbijani w głowy. Więc rzeczywiście, a może są bardziej wyraziści, więc jeżeli w ogóle mi jakiś krąży, to jest to słynny amerykański aktor. Czy mam, ale nie, ja raczej piszę postaci, tak jak powiedziałem, rysuję najpierw oczy, potem wchodzi reszta, więc... Natomiast gdybym teraz na przykład pisał kontynuację rysy układu, no to Julia Kijowska wniosła tak dużo swoją osobowością do tej roli, podobnie z Szadzią zresztą i Izolą Popławską, że no już by mnie to niosło na nich, no prawdopodobnie, już bym się tego nie pozbawił. Zresztą też bym nie chciał, dlatego że one naprawdę bardzo fajnie się wlały w tę rolę. Natomiast czy mam wpływ? No jakiś tam, to znaczy na przykład przy rysie układzie, no stworzyliśmy taką listę
aktorów, którą daliśmy producentom, oni je rozważyli tą listę wraz z reżyserem, aczkolwiek to producent ma tak naprawdę decydującą zdanie. I niektóre postaci tak, znaczy Julia też zresztą była na wśród aktorek, które żeśmy jakby sobie wyobrażali, no więc to, ale no nie mam takiej pozycji, że przyjdę i powiem, to napisałem dla tej postaci, proszę obsadzić i tak dalej. To zresztą są tak ogromne pieniądze, w sensie produkcja filmowa, no, że to producent musi mieć jakby tu pole manewru i decyzyjność, bo on decyduje na podstawie prawdopodobnie tego też, jak ktoś jest popularny, jak mu poniesie to marketingowo i tak dalej. Więc no, na pewno tak było w przypadku Szadzi, gdzie jest Maciek Sztur, nie bez kozery. Zresztą gra to po prostu fenomenalnie i to jest też wspaniale trafiło. Natomiast na TVN niewątpliwie myślał o nim również jako o nośniku popularności tego serialu i o Oli zresztą też. Oczywiście. No. Ale ja przez to, że ja nie piszę dla konkretnych, nie myślę o konkretnych, to ja właściwie z reguły jestem usatysfakcjonowany. Dostaję dobrych aktorów, bardzo dobrych aktorów, no i naprawdę jest okej. No mogę anegdotycznie jeszcze powiedzieć, jak na spotkaniu kiedyś w szkole u warszawskiej filmowej i z sali przyszło pytanie, czy ja myślałem o Bogusławie, pisząc, Bogusław siedział zresztą obok. No więc trudne pytanie. Pisząc Kaszowskiego, no więc otóż nie, bo nie, tak jak mówię, nie piszę. Natomiast jak się chwilę zastanowić, to zważywszy na to, że Bogusław ukształtował mój, że tak powiem, kanon, bo tak się złożyło, że jego, myśmy wtedy dość dużo oglądali, kanon męskości i nie tylko, bo ja nie myślę tu psami, czy tam tylko, nie wiem, kobietą samotną, czy coś, naprawdę Bogusław Linda jest wielkim aktorem, jest, to trzeba mieć na uwadze. I to tak, no pisałem to pod Bogusława, dostałem Bogusława, no bo ten, to miał być taki superman taki, no to proszę bardzo, no to jak się dowiedziałem z publicznej, że jest taka, no to właściwie zwariowałem z radości, no, że była taka, że oni chcą mu zaproponować, potem on się zgodził. Więc tak, w tym sensie piszę, ale nie piszę pod aktorów. Ktoś z Państwa jeszcze? Tak, tak. Czy pan pyta o drugą część książki Szać, tak? Czy będzie napisana? Nigdy tego nie wiem. Było dość, w pewnym momencie dość blisko, bo ja zacząłem nawet jakieś tam rozmowy z marginesami. One bardzo były chętne. Tam jest troszkę skomplikowana sytuacja taka prawna, w sensie co było najpierw, czy scenariusz, czy prawa do książki, czy coś. I to powoduje, że jest jakiś rodzaj zblokowania na razie, no ale nigdy nie mów nigdy, w sensie nie wiem po prostu. Na razie nie ma tego jakby w takim najbliższym planie wydawniczym, ale no i ponieważ ja szedłem konsekwentnie, no nie stworzyłbym nowego kosmosu, gdzie oni by się okazało jednak, że są z Opola, no więc ja konsekwentnie tak, no rozwijałbym to w tym anturażu, w którym powstała pierwsza część, no bo jak wiemy, serial się dzieje z przyczyn głównie jakichś takich merkantylnych, no bo to jakby TVN się dogadał z Opolem, coś, no więc dzieje się w Opolu, a książka w Skarżysku, więc jakbym kontynuował książkę, działoby się w Skarżysku, przynajmniej w części, ale nie wiem na razie. Na razie, że tak powiem, rozmowy utkwiły w martwym punkcie, jak to się zwykło mawiać, jeśli chodzi o Szać, drugą część.
ja rozumiem, że to skarżysko to się pewnie pojawiło z różnych wyliczeń na mapach, prawda? Bo tam te współrzędne geograficzne nie, są istotne. Nie, później nie? Wyliczałem współrzędne. Skarżysko się pojawiło, bo tak po prostu jakoś mi przyszło do głowy. Ja chyba panu opowiadałem zresztą wtedy, że ja w młodości jeździłem dużo pociągiem, który w Warszawie nazwaliśmy rzeźnią. I to był pociąg nocny do Zakopanego. I on się zatrzymywał w Skarżysku i wtedy myśmy byli w takiej dosyć dobrej formie jeszcze, bo to było na tyle blisko. I ciągle było to Skarżysko i jakby została mi nazwa stacji, że ja widzę, że przejeżdżam, a nie znam miasta. No więc potem byłem, zaraz tak się troszkę pokręcić po Skarżysku. Już nie pamiętam nawet zresztą z jakiego powodu. No i w Skarżysku, no. Dlatego tak wyszło. To współrzędne, raczej cała reszta była podporządkowana Skarżysku niż Skarżysku całej reszcie. Bardzo nam miło w imieniu Skarżyszczan. W pana mediach społecznościowych wspomina pan o dwóch serialach, no i o nowej książce, o której pan wspomniał. Proszę, słów kilka. Znaczy seriale to... No, chodzi mi o Erynię. Wiem. No i Układ, więc trzy właściwie, no bo Układ ciągle jeszcze nie wszedł, więc on tam zaraz wejdzie. Nie wiem nawet kiedy dokładnie, ale no pewnie na jesieni wczesnej. Tak. Na podstawie książki pani Bereniki Miszczuk stworzyliśmy serial, który pod roboczym tytułem Druga szansa, tak jak nazywa się jej powieść. Dobrze mówię? Tak. Nie wiem, serial tak. Chyba Otwórz oczy. Tak, ale ponieważ jest serial jakiś gdzieś w TVN-ie, czy który się już tak nazywa, no to musiał zostać zmieniony ten tytuł i on jest zmieniony na Otwórz oczy. I ja tam uczestniczyłem w pracach takich, nie wiem, do mniej więcej połowy tworzenia tych tekstów, a potem poszedłem pisać rysę i układ i to już koledzy ciągnęli dalej i on ma się no, jakoś na Netflixie lada moment, no, jakoś wczesną jesienią chyba. Albo 25 września? No albo tak, nawet no, czyli no, właśnie też nie jestem pewien. Napisałem to na, bo gdzieś, ale nie pamiętam w tej chwili. Natomiast, natomiast co do Eryni, to mam sprzeczne informacje. Erynie są na Marka Krajewskiego tych tak zwanych lwowskich powieściach na czterech. Napisane. Ja to pisałem w 2014 roku, potem to bardzo długo leżało, ale bardzo się podobało, ale no jakby w ogóle marszruta rozwoju projektów, no Szać, ja jako propozycję scenariusza złożyłem producentowi w 2015 roku, serial powstał w 2020 zdaje się, tak, no więc to takie ma niestety czasem taką inercję. No ale to i tu nie jestem pewien, bo dochodzą mnie sprzeczne informacje, czy najpierw to wyemituje telewizja publiczna, dla której to było od zawsze zresztą pisane, która to zrealizowała, ale oni weszli też w jakiś udziałowy układ z Netflixem, więc czy najpierw Platforma, potem TVP, czy najpierw TVP, a potem tego nie wiem. I tego nikt nie umie jakby czarno na białym powiedzieć, to jest straszny sekret. Ale to na początku chyba przyszłego roku wejdzie. Jeśli chodzi o powieść Wiatr 15 września w księgarniach. No i piszę kolejną powieść, która się będzie nazywała Sieroty. I ona pewnie wyjdzie w przyszłym roku. No tak, i słuchowisko, i scenariusz dla Polsatu, ale to jest to strasznie tajne, że jest poufne, więc nic nie mogę na razie powiedzieć. A powieść, ta Sieroty, w jakim nurcie? Gdzie możemy ją zaszufladkować? No jest to kryminał z takim lekkim może elementem młodzieżowym, z tego względu, że młodzież jest głównym bohaterem. Znaczy młodzi ludzie... Młodszy brat ma tam 18 lat, siostra ma 21, więc no tacy co przed chwilą, nie chciałem, żeby to dzieciaki były, bo mają do czynienia ze zbyt jakby mrocznymi rzeczami, a ja nie, wtedy miałbym jakiś rodzaj etycznego problemu, no ale są świeżo po i oni szukają zabójców swoich rodziców sprzed lat.
Jest to zabójstwo sprzed lat, które ich uczyniło sierotami. Wylądowali w domu dziecka, no teraz wychodzą z tego domu dziecka i muszą rozwiązać tą sprawę, bo sobie nie radzą z życiem. Czy będzie taki moment, kiedy poczuje się pan spełniony? Czy dąży pan do czegoś konkretnego? Nie, może być taki moment, bo bym osiadł czy coś tam i bym przestał mieć... To znaczy inaczej powiem, ja na co dzień się czuję dosyć spełniony. To nie jest tak, że ja mam jakieś takie poczucie frustracji wynikające z... Że coś, ja jestem dosyć spełniony, ale nie jest to jednoznaczne z tym, że już nic nie mam do zrobienia, tak? Bo tam jeszcze różne plany i ambicje mam. No więc to tak, ja jestem spełniony, ale idę się dalej jeszcze spełniać tam w różnych obszarach. Życzę w takim razie ciągłych poszukiwań owocnych. A jeszcze pani się chciała. O, jeszcze jedno pytanie, słucham. Bardzo. Ja powtórzę tak. dla nagrania. Pani pyta o to, jak to jest dostać zlecenie na scenariusz. I czym jest zlecenie? Bardzo to jest różnie. Czasem producent mi opowiada, o czym by chciał w 5 zdaniach. Na przykład, jeżeli już zlecenie. Czasem przychodzę, gdzie są na przykład napisane 3 odcinki i treatment, ale stacja tego nie chce i Igor zrób coś z tym, żeby to polepszyć. Czasem jest powieść i proszę zrób. Czasem jest jakiś bardzo taki nowela rozbudowana. No bardzo różnie. No a nie ukrywam, że najbardziej to ja lubię przyjść z czymś, bo mi wtedy jest z tym... najbardziej jest to moje, no i wtedy mnie to najbardziej rajcuje, ale no jako zawodowiec, który żyje z tego, no to takich robót oczywiście nie odmawiam. To każdy zresztą jest ciekawym doświadczeniem. No czasem robię adaptację, tak było w przypadku Zbrodni, to było na podstawie tam Sandham Murders, to się nazywało, Skandynawowie zrobili na podstawie swojej jakiejś tam książki. Miałem książkę i serial już skandynawski i musiałem to spolszczyć. No, bardzo różne są te zlecenia, że tak powiem. No albo ktoś mówi, słuchaj, bo Netflix szuka takiego dla młodych kryminału. No i to też jest rodzaj zlecenia, no ale już jakby całą resztę. Mhm. To jest trochę ciągle wychodzenie poza jakąś swoją strefę komfortu, prawda, w poszukiwaniu. Jest, ale strefa komfortu jest mało twórcza. Znaczy wychodzenie jest to oczywiście jest niewygodne, jest ciężką pracą, ale no zmusza do przełamywania właśnie schematów i tak dalej, jakiegoś otwierania kolejnych drzwi. Mnie też działa na mnie ożywczo. Jakby nie lubię powtarzalności. Więc mam nadzieję, że będzie pan nas wielokrotnie zaskakiwał jeszcze w swojej twórczości. I na tym chciałam skończyć nasze spotkanie. Dziękuję panu bardzo za przybycie do nas, za ciekawą rozmowę. Dziękuję bardzo. No mam nadzieję, że się uda zaskoczyć jeszcze coś. Państwu również dziękuję za przybycie, dziękuję naszym widzom, którzy nas oglądali. Zapraszamy jak zwykle do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Jak widzicie, mamy wiele książek i filmów Igora Brejdyganta na podstawie jego scenariuszy i jego autorstwa i wiele, wiele innych. Śledźcie naszą stronę internetową, zapraszamy niedługo na kolejne spotkania, a nasze odbyło się w ramach programu Dyskusyjne Klubu Książki, który jest finansowany ze środków Instytutu Książki. Dziękuję bardzo i zapraszam ponownie. Dziękuję Państwu, pani bardzo.